Program przeznaczony jest dla widzów pełnoletnich. Ze względu na sceny przemocy, wulgarny język, sceny na gości oraz więcej takich fajnych rzeczy. Czujcie się ostrzeżeni. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj na tapecie New Age 46 i New Age 47, czyli Fire Truck i Truck Crane. A po naszemu i po ludzkiemu to będzie generalnie Inferno i Grapple. Tada! No i mamy takie dwie figurki z serii New Age'a. Jedno to oczywiście Inferno i Grapple, a że są razem w jednym odcinku, dlatego że są to te same figurki, jedyna tam różnica, no to tak naprawdę różnica, jeden ma działko w tym, drugi w tym i kolory się zmieniają. No więc obadajmy może najpierw same pudełka, co by zobaczyć mniej więcej z czym mamy tutaj do czynienia. Najpierw samo pudełko. Pudełko, jak możemy się zorientować, mamy tutaj bardzo fajny artwork, jest to pudełko oczywiście od Inferna. Mamy tutaj bardzo ładny artwork, co mi się podoba. Nawiązuje on troszeczkę do jednego rysunku Inferna, jak tak klęczał ze spluwą. Było to kiedyś bardzo często na internecie, w artwork był pokazany, oczywiście chyba na pudełku też był w takiej samej pozie. Więc jest to bardzo fajne, że New Age nawiązuje po prostu do tych konkretnych figurek. Tak wygląda przód. Tak wygląda bok. Możemy zobaczyć, tak wygląda tył, scenka, gdzie sobie tam salutuje z Optimusem Prime'em. Tutaj mamy produkt, tutaj mamy, tak jak nawiązując do G1, transformacja, która zaczyna się od samochodu, skończyła się mniej więcej gdzieś tutaj i pozostały to już tylko w innych pozycjach, aż do robota, no ale się czepiał nie będę, nie jest źle. No i od dołu oczywiście twarzyczka Inferno. Tyle mniej więcej, tak wygląda pudełeczko. Drugie pudełeczko od Grapla to jest takie coś. Mamy tutaj Grapple, bardzo ładny, Fire Truck, Noe, i tak dalej, mamy tutaj numerki. Mamy oczywiście tutaj pokazane, jak Grapple wygląda. I teraz taka ciekawostka, zwróćcie uwagę tutaj na pudełko. Tutaj mamy jego szybkę, w której widać dokładnie bebechy. Ta szybka jest taka bardzo, bardzo przeźroczysta. Tutaj mamy autentycznie ona jest dużo ciemniejsza niż jest na pudełku. Co moim zdaniem jest fajnie, wolę jak jest ciemniejsza, no ale spoko. Mamy tutaj, jak wygląda straż. Mamy scenkę taką. To jest scenka tak naprawdę z filmu, z jednego z odcinków w drugim sezonie, gdzie Grapple postanowił zbudować sobie jakąś maszynkę, Prime się postanowił nie zgodzić na to. No i Grapple razem z Hoistem postanowili współpracować z Constructiconami, żeby sobie tą maszynę zbudować. No strasznie głupi odcinek i teoretycznie gdyby to było wojsko, to Grapple by spotkała egzekucja za zdradę. Ale ponieważ jest to bajka dla dzieci, więc olali ten temat i co najwyżej kazali mu posprzątać cały bałagan. No, to jest jeden z motyw z tego odcinka, tu mamy to dziwne urządzonko. Tak wygląda tutaj to, tak, no mniej więcej tak to wygląda. Oprócz pudełeczka będziemy tutaj mieli jeszcze parę innych rzeczy, takich jak instrukcja. W każdym z pudełek mamy instrukcję. Instrukcja jest to tradycyjna dla New Age'a instrukcja, która jest moim zdaniem strasznie mało czytelna, znaczy w sumie nie jest taka zła. U Hasbro gorsze są, ale instrukcja krok po kroku. Od razu mamy tutaj instrukcję taką uniwersalną, mamy tutaj jednego i drugiego. Pokazana jest oczywiście transformacja tutaj Inferno i Grapple. Nie, Inferno tylko? Tylko Inferno tutaj widzę. No i kod paskowy na dole. Druga strona pusta. Tutaj mamy drugą instrukcję. Nie spodziewam się tutaj żadnej rewolucji. Ta sama instrukcja i też od Inferno, bo możemy tutaj po drabinie poznać. Dokładnie ta sama instrukcja. W obydwu dostaniemy oczywiście również akcesoria dostępne. Jedna to jest od Inferno. Dostaniemy taką wodę psikaną. To nawiązanie jest do figurki Masterpiece'a MP. Nie pamiętam, który numer, ale figurka Masterpiece miała też taką wodę. Jak również figurka Wei Yanga, którą później też pokażę w trybie robota, też ma taką wodę rozchlapową. Bardzo fajnie, bardzo fajny motyw. Osobiście wolałbym, żeby to było z białego plastiku. Bardziej by to wodę przypominało. No ale jest, jest, więc fajnie na półce będzie wyglądać. Do każdego zestawu, tutaj mamy wszystkie naraz dane, ale do każdego zestawu dostaniemy
takie, o, takie wymoldowane ręce do łapania Arsi za cycki, takie grabule. Można je tutaj odkręcić, one są ten i przypisy sobie zamontować, które wolimy. Nie wiem, czy da się z nimi transformować, szczerze mówiąc nie zakładałem ich, ale raczej podejrzewam, że trzeba będzie wymienić do transformacji, one są tylko do pozowania. Ogólnie bardzo ładne grabule i dość szczegółowe, jak możemy zaobserwować, tutaj są naprawdę szczegółowe odlewy tego. Bardzo ładnie one wyglądają. No i dodatkowo dostaniemy również pięści do fistingu. No tutaj mamy już jedną oderwaną, czyli jedna siedzi w jednym, druga siedzi w drugim, więc mamy jeszcze tutaj na jakąś figurkę zapas dwóch pięści. One są po to, żeby ogólnie trzymać można było broń. To są wszystkie akcesoria. No i zostały oczywiście spluwy, które możemy przechowywać również w samych figurkach. No i tutaj pierwsza z figurek Inferno, może na początek. Spluwy możemy przechowywać tutaj. Spluwy są też dokładnie takie same jak u jednego i u drugiego. To są takie spluwki. Kawałek wyostrzymy tutaj, może się uda. Jest to kawałek po prostu szarego plastiku. Bez żadnych rewelacji. Nic nadzwyczajnego, zwykły kawałek szarego plastiku. Ogólnie bardzo ładnie wygląda, więc nie ma się co czepiać, wygląda całkiem fajnie. No i to samo mamy tutaj u naszego grapla. A zauważyłem jedną drobną rzecz. Zwróćcie uwagę na spluwy. To jest od Inferno, ta jest od grapu. Mają inny rodzaj spluw. Bardzo fajne, to że to akurat mi się podoba, bo to troszeczkę odróżnia jedną od drugiej. Naprawdę bardzo fajny detal. Specjalnie sobie tutaj będę musiał odłożyć, żeby potem pamiętać, która do czego. No i same figurki. Obadajmy może figurki krok po kroku, może najpierw Inferno. Sam Inferno bardzo mi się podoba jako tryb samochodu straży pożarnej. Jest to figurka bazująca na tym modelu. Tutaj postaram się wrzucić tutaj zdjęcie modelu, na którym to bazuje. Generalnie bardzo mi się podoba sam tryb pojazdu. Mamy tutaj tak. Oczywiście logo to dodałem sam od siebie. Jest takie Tici Tici Mini, ale to najmniejsze chyba jakie miałem w zestawie akurat. Niebieska szybka, w której widać tutaj akurat stawy od transformacji, tutaj te elementy. Trochę szkoda, wolałbym tutaj matową szybkę, ale nie jest źle, nadaje taki wyglądu premium. Ogólnie sama figurka sprawia wrażenie bardzo ciężkiej. Głównie przez to, że ma tutaj nawet trochę metalu. No i jest bardziej taka zbita ze względu na grubszy plastik, ale ta część, którą tutaj widzicie, ta chromowana, jest metalowa. I tutaj ona się ciągnie, tutaj ona jest na takim metalowym elemencie. Bardzo fajnie. Mamy tutaj tak, czerwony plastik, przeźroczysty plastik w środku tam włożony. Mamy tutaj na szaro pomalowane światła, na szaro pomalowany tutaj jest ten zderzak cały. Bardzo fajnie to wygląda. Mamy tutaj tak, kółka. I co ciekawe, chociaż tutaj kółka nie wyglądają na to, są na pinach. O, od spodu tutaj możemy zobaczyć, że one są podpinane na pinach. I bardzo fajnie, dzięki czemu figurka brum brumuje jak złoto. Brum w te, brum brum w te, brum brum w te, brum brum w te. O, Tesla się fajczy. Dalej mamy tutaj czerwony plastik, szybka z przeźroczystego plastiku, drabina. I co ciekawe, drabina jest artykułowana. Ona może być tak wyginana, tak obracana może być w każdym z kierunków, więc bardzo fajnie, mamy również obracaną drabinę. No i oczywiście ona składana, bo wynika też w transformacji, to też może być składana. Na białego plastiku tutaj taki szlaufik, pomalowane na srebrno takie dynksy tutaj. Pomalowane, czerwony plastik, czerwony plastik, czerwony plastik. Koła oczywiście też tutaj pomalowane na czerwono, można poznać po innym odcieniu, bo nie używali podkładu, ale i tak bardzo ładnie pomalowali. Muszę powiedzieć, że bardzo fajnie. Tył, no to na tyle, to tutaj pusto. Może by tutaj by się przydały światła jakieś w te wgłębienia, byłoby fajnie. No ale już nie będę narzekał z tego tytułu, nie jest źle. Druga strona wygląda dokładnie tak samo. Czerwono, czerwono. Od spodu wygląda tak. No i tu żadnych detali więcej nie potrzeba. No jest wszystko to, co powinno być. Jest wszystko to, co powinno być. Obejrzyjmy jeszcze grapple. Sama figurka grapple ma trochę więcej metalu. Poza tym, że poza drabiną zamienili tutaj i dali żurawia, no to jeszcze tutaj mamy haczyk, który jest zrobiony z metalu. To jest metalowe.
tak samo jak to. To jest akurat z tego samego metalu, co ten tutaj fragment, to jest i to metalowe. No i tutaj jest to dokładnie to samo, co tam. Przeźroczysty plastik, pomarańczowy plastik, pomalowane na szaro, logo dodałem. To samo tutaj, wszystko dokładnie to samo, co tam było czerwone, tutaj jest pomarańczowe, żadnych nowych zmian nie ma. No i od spodu szary plastik też, szary plastik, szary plastik, szary plastik. Od tyłu, tutaj mamy tylko detale takie dodatkowe, czyli pomalowane takie na... Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, na taki jaśniejszy pomarańczowy tutaj ten detal dodany. Tutaj te elementy dodane, zobaczymy jak to wygląda tutaj, nie, tutaj nie ma żadnych detali. Tutaj mamy te dodatkowe malowania. No i troszeczkę różni się tutaj talia. Mamy w tym miejscu trochę inne detale i w tym miejscu trochę inne detale. No tu mamy tak jak Inferno wyglądał. Tu mamy generalnie od Grapple, więc pewny remold jest tutaj zrobiony. Bardzo fajnie, że nie jest to tylko taka jednolita część. Poza tym, no tutaj możemy zaobserwować ręce, pomalowane te wszystkie tutaj, to jest przy okazji, a propos, to jest nie tylko pomalowane na czarno tutaj, ale również jest wgłębiane, więc tutaj jest akurat wymoldowane jeszcze te elementy. Tutaj już niestety jest to farba, bo jest gładkie. No i też biały plastik, czy pomalowany plastik jakiś na jakiś kolor, czy to jest pomalowane? To wygląda na zwykły plastik, tak samo to jest pomalowany na srebrno, ale ten wygląda na zwykły plastik. Pomalowane koła. No dobra, to teraz porównajmy te figurki jeszcze z innymi figurkami, bo figurki są naprawdę ciężkie. To po pierwsze muszę powiedzieć, że figurki są naprawdę ciężkie, a jednocześnie przy okazji strasznie małe. No i teraz wypadałoby porównać sobie, jak one będą się prezentowały z innymi figurkami na rynku w trybie pojazdu Magic Square Sideswipe z drugiej generacji, Generation 2, czy jakoś tak. Tak będzie wyglądała z jakimś randomowym Hot Wheelsem, z randomowym Majorette Volkswagen Golf i Tiger Wing Motomaster tam w tle. I tutaj muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o skalę, są troszeczkę mniejsze, faktycznie. Niestety tutaj figurki są faktycznie małe, ale ma to generalnie swój cel, ponieważ figurki muszą się prezentować w tej samej skali jako roboty, więc tutaj niestety musimy troszeczkę wybaczyć, że ciężarówki mogą być trochę mniejsze. No dobra, zabierzmy generalnie to, co jest nam już tutaj niepotrzebne. Musimy teraz przejść do, zaraz chwilę, do transformacji. No i obrotowego talerza. No i bez niepotrzebnego zawracania, czas przejść już do transformowania. Jak zwykle wybiorę tylko jedną figurkę, drugą przetransformuję poza kamerą, taka magia kina, żebyście po prostu zobaczyli, jak się transformuje jedna figurka. Poza tym to jest i tak transformacja dokładnie taka sama przy obydwu figurkach. Figurki mamy tutaj w formie robota. Obadajmy je najpierw z bliska, żeby zerknąć na ich pyska. A był ciągle Inferno, niech będzie Grapple najpierw. Troszeczkę podniosę kamerę, bo niewiele widać. Dobra. Tak wygląda mniej więcej ryj Grapple. Bardzo ładny, pomalowany jest oczywiście pomarańczowy plastik, pomalowany tutaj na biało, bardzo ładnie pomalowany tutaj na niebieski metalik łoczka. Przeźroczysta szybka tutaj, fajnie, że jest troszeczkę bardziej przyciemniona, oczywiście ta tutaj wygląda na taką bardziej słabej przyciemnioną, słabiej przydymioną, ta wygląda na ciemniej. I bardzo fajny, no bo tam są takie bebechy, więc mniej jest to widoczne.
Logo oczywiście dodałem, pomarańczowy plastik, pomalowany na szaro plastik, znaczy pomalowane na szaro. Mamy tutaj oczywiście szary plastik. Portki to są z szarego plastiku, pomalowane tutaj na pomarańczowo na bokach. Pomarańczowy plastik z takim nadrukiem tutaj kwadracików. I tutaj z takim nadrukiem właśnie to, co jest to, co widzieliśmy w formie pojazdu. Ręce oczywiście z szarego plastiku, dłonie. Kółka, no to czarny plastik pomalowany na pomarańczowo. Bardzo ładnie to wygląda. Z tyłu, o, no i właśnie to mi się bardzo podoba. Pomijam już tutaj fakt, bo to jest metal, ale to rzecz, która mi się najbardziej tutaj podoba, to brak widocznej drabiny. Kurczę, w robotach tej skali udało się zrobić tak, że drabinę, zupełnie jak w Masterpiece'ach, chowa się do środka korpusu. To jest moim zdaniem genialne rozwiązanie i to jest jeden z powodów, dla którego wybrałem te figurki. A propos wyboru, bo wybór jest również tutaj bardzo duży, bo macie do dyspozycji Magic Square'a, który jako pierwszy, to były chyba ich pierwsze figurki, Ninferno i Grapple, to były pierwsze figurki Magic Square'a, które wydał w ogóle jako startował firma. Obecnie są, można reedycje tych figurek również dostać na sieci, są z metalicznymi szybami, pomalowanymi na metalicznie. Mamy również do dyspozycji Mech Fantoisa, który również zrobił figurki. O dziwo, są to zeskalowane figurki Magic Square, więc również macie Mech Fantoisa, tylko troszeczkę większego. Macie oczywiście również Puppet Toys, który również zrobił swojego Inferno, oprócz Ultramagnusa, którego już na mojej antenie mieliście okazję sobie obejrzeć, to również ma jeszcze dodatkowo Inferno i Grapple. Tak więc wybór figurek mamy bardzo duży, głównie wszystkie w stylistyce Mech Fantoisa albo Magic Square'a. Niemniej jednak mamy dość duży wybór, w zależności od ceny, od wielkości, tu sobie możemy to wszystko dopasować tak, jak nam się jak najbardziej podoba. Niemniej jednak, wracając do naszej tutaj figurki, no tutaj mamy widoczne śruby, ale zwróćcie uwagę, brak pustych przestrzeni, tutaj tylko trochę puste wynikające z transformacji. To mnie aż tak bardzo nie przeszkadza, nie jest to aż źle, ważne, że tu wszystko powypełniane. Tak wygląda z boku. Ręce i te działka są wyjmowane, więc możecie po prostu je wyjąć, włożyć drugie, możecie mu dać obydwie ręce piąchy, obydwie ręce do łapania za cycki, cokolwiek, co kto lubi, co, jak kto będzie chciał sobie pozować, można zrobić, że nie ma tej działa, może mieć obydwa ręce. Tak wygląda pierwszy. Obadajmy drugiego. No i u Inferno tutaj możemy zaobserwować, że mamy troszeczkę więcej zmian niż u Grapla, względem Grapla. Bo tak, mamy inny łeb. Mamy tutaj taki bardziej śpiczasty łebek, pomalowane tutaj na żółto na łebku, no i na taki metaliczny biały pomalowany tutaj twarz, no i niebieskie metaliczne oczy. Mamy też tutaj takie działko, które jest artykułowane. Uważajcie, żeby tego nie zgubić przy transformacji. Nie wypada to, ale żeby nie łamać, nie zgubić, bo bardzo malutki detal. Dodatkowo mamy tutaj łóżka, które są też artykułowane. Nie za wiele, ale są. Co ciekawe i co mi się bardzo podoba, u obydwu tych figurek ma wycieraczki. No, niby taki głupi detal, ale nadaje jednak dużo sensu w większości figurek, które zmieniają się w samochody. Zasadniczo wycieraczki powinny być. Naklejka to moja robota, pomalowane na szaro zderzak i te części. Właściwie tutaj spodnie, to jest szary plastik, czerwony plastik, i tak dalej. Biały plastik zamontowany tutaj przy tej nodze, pomalowane na srebrno. Kółka z szarego plastiku, pomalowane na kółka, to jest akurat biały plastik, to jest srebrny plastik, kółka z szarego plastiku pomalowane na czerwono. Stopy czerwony plastik, obadajmy sobie tutaj, jak on wygląda jeszcze tutaj, z boku. Działko to pomalowane na srebrno, bardzo fajnie z plastiku. Metalowa część to jest tutaj. No i ten podobnie jak Grapu ma drabinę schowaną z tyłu, co jest akurat zgodne z tym, co było akurat w kreskówce, więc to akurat jest naprawdę bardzo fajne. Ale oprócz tego, że ma chowaną drabinę, to najbardziej mi się podoba po prostu ten korpus samochodu. Właściwie brałem to głównie z tych dwóch powodów, czyli to, że jeszcze ma ten korpus ciężarówki naprawdę fajnie tutaj odwzorowany, tego pojazdu. Bardzo to fajnie wygląda. Dobrze, odstawmy. No dobrze, to więc przejdźmy teraz do artykulacji, by zobaczyć, co ta figurka potrafi. Zaczniemy może najpierw od... Dobra, był ciągle Inferno, niech będzie Grapple. Generalnie artykulacja jest dokładnie taka sama u każdego, czyli łapy możemy tutaj zrobić tyle, na takim dodatkowym dynksie. Zrobią 360 stopni.
Dodatkowo jeszcze mamy tutaj głowę, która jest tylko i wyłącznie obracana, 360 zrobi. Chociaż... nie ma nic innego, 360 zrobi tylko. Tutaj, jeśli chodzi o korpus, nie ma tutaj żadnego łap cruncha. Nie ma tutaj żadnego łap cruncha niestety. Chyba, żebyśmy zastosowali pewną sztuczkę i odpięli te kółeczka. I może udałoby się, jakby to się zluzowało troszkę. O, to wtedy można by było, jeżeli byśmy nie przetransformowali zbyt dobrze i odpięli to wszystko, to pewnego łap cruncha do pozowania może mieć. Ale to jest tylko dlatego, że troszeczkę szukamy transformacji. Co do talii. Obrót mamy tylko tyle. No niestety ta część wchodzi nam tutaj trochę w obrót, w tym miejscu. I niestety obrót mamy tylko tyle. Ale to jest i tak więcej niż w sumie potrzeba. Rzadko kiedy roboty się obracają więcej. Rozkrok. No piękny zrobi rozkroczek. Tada. Nadgarstki. Obracane. No bo jak są wkładane i wyjmowane, to są też również obracane. Zgięcie w łokciu. Ponad 90 stopni. Obrót na stawie grzybkowym. Tak jak wcześniej wspomniałem, szpagacik. Tyle do przodu, tyle do tyłu. Obrót jeszcze tutaj, na dodatkowym takim stawie grzybkowym jeszcze tutaj obrót. Zginane w kolanach. Grubo ponad 90 stopni. Co do stóp, tyle. No i oczywiście staw kostkowy bez problemu ogarnie. Muszę z powrotem tutaj wrócić do... zablokować. Dajmy im spluwy do łapy. Porównajmy jeszcze figurki z tym, co mamy dostępne na rynku. Takimi jak New Age Soundwave. Uwielbiam tę figurkę. Jeden z moich ostatnich nabytków, Magic Square Brawl. Mech Fun Toys Blaster. Magic Square Optimus Prime. No i nie obyłoby się porównanie bez jeszcze jednej figurki. Ostatniej już figurki. Wei Yang Inferno, podróbka oczywiście MP Inferno, tylko w wersji Wei Yang. I teraz taka ciekawostka, ze względu też przy okazji oprócz tego, że ta figurka miała chowaną drabinę, to jeszcze kupiłem ją ze względu na to, że jest bardzo podobna do tej figurki. Praktycznie prawie to samo, tylko jemu dałem głowę niestety grapla, ale to mogę wymienić, bo mam w akcesoriach. I żeby było jeszcze śmieszniejsze, ta figurka kosztowała mnie tyle samo, ile ta figurka. Czyli możecie zobaczyć tutaj te figurki, jak one wyglądają, bo miałem tamtego akurat w promocji. No i nie może się obejść bez najważniejszego pomiaru. Około 11 cm mają obydwie figurki. No dobra, zabierzmy to co niepotrzebne i przejdźmy teraz do obrotowego talerza, a potem podsumowanie całości zestawu. No i czas na ostateczne podsumowanie. Jeśli chodzi o mnie, jest to najlepsza reprezentacja, moim zdaniem, jeśli chodzi o skalę Legend figurek, nawiązująca do tych kreskówkowych odpowiedników. Mają bardzo fajną transformację, bardzo przemyślaną. Jakość tych figurek jest naprawdę bardzo dobra. Plastik jest taki fajny, twardy, błyszczący i dość gruby. Jednocześnie sama transformacja po prostu super. Części chodzą wszystkie ani za luźno, ani za mocno, po prostu w sam raz. Nie muszę się mocować z żadną częścią. Transformacja jest prosta, przemyślana.
ściana i bez żadnego problemu możemy ją transformować, bo jest stosunkowo dość prosta. Artykulacja, chociaż nie jest no super najlepsza, taka jak daje nam Magic Square, jednak biorąc pod uwagę konstrukcję tych figurek, jestem w stanie troszeczkę im wybaczyć, jak chociażby, że no cały korpus jest tutaj w tym wypadku ciężarówką, więc mogę trochę wybaczyć tą artykulację, że jest trochę mniejsza. Ilość akcesoriów jest całkiem spoko, bo mamy do dyspozycji oprócz tej sikawki i pistoletu, to na przykład w tym mamy chociażby tę wodę, efekt cząsteczkowy, co jest na przykład bardzo fajnym nawiązaniem, bardzo fajnie to wygląda. Dodatkowo jeszcze przy okazji jakość materiałów jest moim zdaniem bardzo fajna. No ale żeby nie przynudzać, dla mnie te figurki są 10 na 10 i zdania nie zmienię. Natomiast, jeżeli Wam się podobało, dajcie mi lajka, subika, dzwoneczek, komentarze, bo chętnie na nie odpowiadam i bardzo lubię Wasze komentarze, są moim paliwem do następnych filmików. Jeżeli będziecie zainteresowani również jakimiś postaciami z sezonu drugiego lub pierwszego, dawajcie mi znać też w komentarzach. Mam po części większość już figurek z pierwszego sezonu. Brakuje mi tylko dwóch, Browna i Sunstrikera i Willjacka, no trzech mi brakuje. Natomiast jeżeli jesteście zainteresowani figurkami z drugiego sezonu, dawajcie mi znać w komentarzach. Oczywiście pojawią się one u mnie na antenie, jak tylko będę takowe posiadał. To by było na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam, pa!